Moje mieszkanie znajduje się w bloku z 1951 roku w osiedlu Ogrody na Mokotowie. Bloki te były wybudowane tutaj jako hotele robotnicze dla przodowników pracy. Każdy z nich zajmował jedną małą kawalerkę, która mieściła w sobie salon, łazienkę i kuchnię. I właściwie wszystkie mieszkania są tutaj jednakowe. Są to galeriowce, w związku z tym każde mieszkanie na parterze ma swoje własne wejście, a później każde piętro wyżej tak samo jakby jest zrobiona galeria, z której każdy wchodzi się do każdego mieszkania. Mieszkam tu już od drugiego roku studiów. Na początku to mieszkanko było złożone jakby z jednej tylko kawalerki. Było ciasne, ale własne. I miało ogromną zaletę, że jest z ogródkiem i w centrum Warszawy. Po kilku latach pojawiła się możliwość dokupienia tej drugiej kawalerki i połączenia ogródków, z której to możliwości oczywiście skorzystałam. Ogródek jest bardzo ważną częścią mojego mieszkania. Właściwie nie wyobrażam sobie już w tej chwili mieszkania w Warszawie bez ogródka. To jest miejsce, gdzie spędzam latem w zasadzie cały wolny czas. To znaczy jem tu śniadanie, pracuję, wynoszę tu laptopa, moje dziecko się tu bawi, podlewamy, a wieczorem sprzątamy, przyjmuję tu gości, zapalam świeczki. To jest w zasadzie taki letni salon. W związku z tym mieszkanie, które ma 64 metry, powiększa się o sporą powierzchnię ogrodu i dlatego jest po prostu większe. Ogródek na początku był mały, został powiększony jakby o drugie tyle po dołączeniu drugiej kawalerki. I na początku ta altana stała jako namiot plastikowy. Dopiero po kilku latach został postawiony drewniany stelaż. Ma przyczepione zasłony po obu stronach, które wieczorem, jak palimy tutaj świeczki, pozwalają odsłonić się od ulicy i zachować taki intymny charakter tej altany. Kawalerka kończyła się kiedyś pierwsza w tym miejscu. Nie było tej dziury, nie było tego przejścia. W tym pokoju mieściło się wszystko. Tu było miejsce do spania, tu był stół. Tu stała wielka czterodrzwiowa szafa na ubrania, było miejsce do pracy. W zasadzie w tym pokoju było wszystko, co jest potrzebne do życia. Po powiększeniu mieszkania o tą drugą kawalerkę, w drugiej części, druga część została sypialnią i pokojem do pracy, czyli ta, w której w tej chwili siedzę. Natomiast z wejścia, ponieważ ta kawalerka również miała osobne wejście, z wejścia i tamtej drugiej kuchni powstał pokój dziecka.
mimo że mieszkanie powiększyło się dwukrotnie, nadal wymaga utrzymywania dosyć dużego porządku i odkładania rzeczy na miejsce, ponieważ rzeczy z latami przybywa, ja jestem chomikiem, zbieram rzeczy, w związku z moim zawodem lubię ładne rzeczy, którymi się lubię otaczać, no i one gromadzą się latami, w związku z tym gdzieś je trzeba poutykać. 64 metry nie jest to duże mieszkanie i dlatego dosyć ciężko jest w nim utrzymać porządek. Mój sposób na porządek jest taki, że staram się mieć jak najmniej rzeczy na wierzchu. Ukrywam je w dużym kredensie, papiery w segregatorach, tak żeby miały jednakowe grzbiety. Książki mam w meblu, który szyby ma wyklejone matową folią. Chciałam, żeby szafa była lekka optycznie, dlatego nie ma pełnych drewnianych drzwi, tylko ma drzwi wypełnione szkłem wyklejonym matową folią, za których widać poukładane ubrania. Drzwi sypialni dziecka ozdobiłam welurowym, ażurowym wzorem wyklejankowym. Dzięki temu, nawet jak drzwi są zamknięte do pokoju dziecka, mam ze swojego łóżka ładny widok w tamtym kierunku. Pokażemy z Hanią, że własnoręczne udekorowanie drzwi nie jest wcale trudne i można to wykonać razem, traktując jako wspólną zabawę. Mamy tutaj dekoracje welurowe samoprzylepne, które można kupić w markecie. Otworzymy je teraz. I też ważne jest, żeby wykonywać je razem z dzieckiem, żeby nie robić tego samemu, ponieważ musi to się jemu też podobać. Haniu, który kwiatek nalepimy? Zaczęłyśmy układać ten wzór takim sposobem, że od największego motywu, schodząc w dół motywami podłużnymi, doszłyśmy do tego momentu. Teraz będziemy dalej układać tymi podłużnymi elementami, nadając kierunek całemu wzorowi, natomiast gdzieś tam przyklejając większe kwiatki. Tak, Hania, odkleimy? Odklejaj. Ja mam duży kwiatek, taki sam jak na górze. Przykładamy duży kwiat. On nam się sam układa, nie wymaga to specjalnego wysiłku. Proszę, jest to bardzo, bardzo proste. Mam kilka takich ulubionych widoków w całym mieszkaniu. Jest to widok ode mnie z łóżka w stronę pokoju Hanki. Jest to bardzo ładny widok, jak się wchodzi do salonu, na sypialnię. To są takie widoki, które jakby przeszywają te drzwi, w związku z tym oś wzrokowa przebiega przez dwa pomieszczenia i dzięki temu wydaje się mieszkanie większe. Mały telewizorek w lustrze w przedpokoju jest gadżetem dekoracyjnym, ale jednocześnie ma funkcję szpiegowską. To znaczy, jak jestem w kuchni, to widzę, co ogląda dziecko w telewizorze w sypialni. Mój misio mieszka dlatego tu, bo śpi ciągle ze mną i czasami go nosiłam do przedszkola. Jak mieliśmy leżakowanie, to z nim spał.
A rybkę mam z galerii Mokotów. Mama z wazonu zrobiła mieszkanie dla rybki. Przesuwane drzwi do szafy, mama zrobiła z tapety. Mama kupiła anioły i każdy jest nazwany. Ten to jest tata, ten to jestem ja, a ten to jest moja mama. A ten to po prostu, on jest jak dla nas takim aniołem, który zawsze koło nas lata. W moim mieszkaniu jest bardzo dużo różnorodnych lamp i źródeł światła. Są stare żyrandole i bardzo nowoczesne. I takie śmieszne gadżety, jak na przykład świecąca mucha. Robię to celowo. Łączę stare z nowym, żeby w mieszkaniu nie było wrażenia, że to jest jakieś muzeum. A bardzo lubię światło i uważam, że ono wyraża to mieszkanie. Najładniej wygląda wieczorem, kiedy gaszę górne oświetlenie i zapalam właśnie wszystkie boczne światła, kinkiety, kiedy światło się sączy i wydobywa z różnych kierunków.